Cześć kochani, witam się z wami w ten przepiękny słoneczny dzień. Zobaczcie, ani jednej chmurki na niebie. Jest przepiękna pogoda. My z Azji na spacerku. I zaczynamy dzień. Dzisiaj będę sporo gotowała, także dzień mi się zapowiada bardziej w kuchni. Dzisiaj będę też wystawiała różne rzeczy na Allegro pod Xaverem. I po mnie, i po Nikoli ogólnie dzisiaj sporo będę wystawiała rzeczy ciuchów. Będę dzisiaj robiła dalej pieczątki na tym. Chcę to w końcu poroznosić. Nie mam kompletnie czasu się tym zająć. Nic nie rozniosłam jeszcze. Cały czas mi pudło leży. Sezon trwa. Za chwilę to się śmieję, że nie mam też kiedy banerów przywiesić. Mąż po prostu cały czas jest zajęty. I tak się śmieję, że znajdzie się czas, jak sezon się skończy. Także tak. Azji, nie ruszaj tego. Fe! Dobry pies. I tak teraz u mnie wszystko wygląda. Dni mam zajęte, ale dzisiejszy poranek pokażę wam później listę, co będę robiła. Oczywiście zaraz z psem wracam, zjem śniadanie. Zrobiłam już sobie dzisiaj owsiankę z pastą kokosową i ze świeżymi malinkami. Także jak zrobię, zjem śniadanie, to idę do lodziarni, przygotuję lodziarnię. Nikola dzisiaj idzie na pierwszą zmianę. I ja idę albo na 14, albo na 15. Zobaczymy, jak się obrobię. Na obiad mam dzisiaj rybkę. Tak jak we wczorajszym food hallu wam pokazywałam. Dorwałam dorsza. Będę robiła dzisiaj jeszcze szynkę na jutro. Nikola dzisiaj je tortillę. Powiedziała, że ryby nie chce, więc ona będzie jadła tortillę. I resztę wam pokażę, jak zaplanowałam obiady. Dzisiaj ogólnie będę troszeczkę w kuchni gotowała, ale to już wam tego nie będę nagrywać, co najwyżej przybitki, co tam zrobiłam, bo no, za długo to będzie. Pokażę wam dzisiaj też moje zamówienie z La Rose. Także jestem mega zadowolona, że trafiły mi się takie okazje i jeszcze rabat. Też wam podam ogólnie rabat na tą stronę, który jest od Magdy z kanału. Także do zobaczenia, do później. U was też tak jest, że część łąk jest koszona, a część nie? U nas sporo jest takiej nieobkoszonej powierzchni i są tabliczki informacyjne, że tutaj kosimy rzadziej ze względu na oszczędności, które są w mieście. To jest taki teren w sumie bardziej dla psów. Ja tam się bardzo cieszę, że ten teren tutaj nie został wykoszony, dlatego że Azji ostatnio nie potrafi się załatwić na wykoszonej trawie. Musi mieć wysoką trawę, inaczej się nie schowa i nie załatwi. Tak się jakoś dziwnie pies przyzwyczaił, ale mamy po prostu tak przepiękną pogodę, że się dzisiaj nie mogę normalnie na nią patrzeć. Cudownie, jest słonecznie, pięknie, bezchmurnie, nawet ciepło, pomimo że ja mam bluzę w tym momencie, uważam, że jest bardzo ciepło. W sumie mogłabym spokojnie też bez bluzy chodzić, ale cóż, bluzę mam, nie będę jej targać, nie jest aż tak gorąco, żeby ją ściągać. Azji! Wącha, wącha. Ona tylko wącha. Całymi dniami chodzi i coś wącha. Pies tropiciel. Zobaczcie, ulubione zajęcia Azji. Azji! No i poszła. Smycz ją złapała. No i co, bojuchu? I co? No i kochani, ja już się biorę za gotowanie. Porobiłam już trochę zdjęć do wystawienia na Allegro. Już tu Azji mi chodzi. Byłam w międzyczasie jeszcze odebrać towar. Także już muszę teraz jeszcze ugotować ziemniaki, bo jednak zrobię tą sałatkę z bobem. Ale wszystko po kolei. To już pójdzie do piekarnika, to... Ale duże kawały tej szynki będą. Ale zobaczcie, jaka ładna szynka mi się trafiła. No po prostu piękna. I to w Lidlu. Rewelacja. Czyściutka. Prawie bez tłuszczu. Także tak. Muszę dzisiaj jeszcze pojechać do Biedronki. Na śniadanie wsunęłam owsiankę. Ja się tak odzwyczaiłam już od owsianek. Naprawdę już. O, tak samo od jajek. Ostatnio to bym tylko chleb z serem żółtym jadła. Na okrągło. Biały chleb i ser żółty. A najlepiej bułeczka. Także tak, robię trochę posiłki, bo już tego śmieciowego jedzenia mamy dosyć.
i później się do Was odezwę, jak już zacznę robić tą sałatkę z bobem. Pokażę Wam, jak ja ją robię, co to jest za przepis i sami stwierdzicie, czy będziecie ją robić. Zresztą ja ją wytestuję, to zobaczycie, czy ona jest, po prostu powiem Wam, czy jest dobra, przynajmniej dla mnie. Zobaczcie, tak to zawsze jest, jak ja jestem w kuchni. Widzicie? Tam Azji leży i czeka, bo Pancia mięso wyciągnęła. Może nóż, widelec, coś jej spadnie. Chociaż ten stołeczek tak stoi i już przestała ostatnio wierzyć w to, że tutaj coś spadnie i ona to dostanie. Jest to celowo tak zrobione, żeby ona po prostu mi do kuchni nie wchodziła. Bo strasznie nie lubię, jak gdzieś trafiam później na blacie, bo mi łapami stanie sierści. Drażni mnie to niemiłosiernie. Także ma zakaz wejścia do kuchni. Ok, tu już się mięsko pozamyka. Dobra. I będziemy przekręcać. Także tak. No i kochani, wprowadziłam Was lekko w błąd, bo przepis na tą sałatkę z bobem nie pochodzi z kanału Pysznie czy Przepysznie, tylko Zdrowe Nawyki. Szukałam właśnie przepisu, bo nie do końca wiedziałam, co tam ma być, więc tam mamy tak, ziemniaki, mamy bób, już się ziemniaki gotują, kończą się gotować, mamy bób, mamy ogórki małosolne, ja nie mam małosolnych, więc dodam ogórki kiszone, bo jeszcze mam, i pęczek koperku. I wszystko jest zalane jogurtem, solą, czosnkiem i curry. Takie są doprawienia tej sałatki, więc ja już bób obrałam. Niby było napisane, że bób może być w skórce, ale ja nienawidzę bobu jeść w skórce. Po prostu nienawidzę. Więc ja mam bób obrane, ziemniaki mi się kończą gotować. Jestem bardzo ciekawa, tylko to musi wszystko przestygnąć, więc i tak teraz tego nie zrobię. Mamy godzinę 12:06, jeszcze szynkę mam godzinę w piekarniku. Tu już mam rybkę zrobioną. Mam do niej sos i właśnie na dzisiaj zrobiłam ten sos, bo mi zalegał. I to jest sos koperkowy ze śmietanką. I ja byłam pewna, że to jest sos taki do zalania, pomysł na. Ja nie wiem dlaczego, nie przeczytałam, to już pokroiłam, to ugotowałam. Zagrzałam i widzę, że tutaj nic nie ma na temat piekarnika, ale to nic, zrobiłam nie na śmietanie, a na jogurcie i to dzisiaj wędruje na rybę i ja to i tak wsadzę do piekarnika, po prostu w tym sosie się dzisiaj ryba upiecze w piekarniku i tyle.
Powiem Wam jeszcze, co będę miała w najbliższym czasie na obiad. Tak jak ostatnio Wam wspominałam, że wcześniej Wam wspominałam, że robię przegląd szafek u mnie i muszę wszystkie zapasy zacząć wykorzystywać. Tak, teraz mamy, tak, ja już sobie wszystko pospisywałam i już Wam powiem, dzisiaj mamy dorsza i ja tego dorsza będę jadła jeszcze jutro, bo jego jest sporo. Nicola dzisiaj je tortillę, stwierdziła, że nie będzie jadła rybę. Na jutro mamy szynkę, która się piecze w piekarniku i ona będzie jutro z kuskusem z warzywami. Już Wam pokazuję, o który chodzi. O, ten jest rewelacyjny. Jest tak po prostu genialny w smaku. Pyszny. Więc jutro jest z tym kuskusem, a w czwartek będzie szynka i kasza jęczmienna. Na piątek mamy kaszotto serowe. Widzę, że mam takie dwa fiksy w domu, więc to będzie na piątek. Muszę tylko dokupić śmietanę, pomidory i co? Kaszę mam, kurczaka mam, pomidory muszę kupić, cebulę, rukola i śmietanę. Więc to będę robiła. Następnie w planach mam również z czerwonych owoców, to mojemu mojemu mężowi smakowały te sosy, również mam dwa i będę robiła z tego. Następnie będę również robiła cały tydzień, praktycznie ten i następny będziemy jeść kaszę, makarony i ryże, bo tego mam sporo i właśnie tak mi się wszystko skumulowało. Będę robiła na poniedziałek, moment, co my tu mamy, kaszotto serowe, w niedzielę będzie makaron, ten makaron będzie dla mnie i dla męża, dorzucę do tego kurczaka, to jest makaron z grzybami, porem i słonecznikiem. Więc my sobie zjemy coś takiego we dwoje, a dzieciaki będą miały rosół. Do nas jeszcze chyba Nicoli koleżanka przyjeżdża na weekend, więc rosół trzeba będzie zrobić. We wtorek będę robiła to risotto. Tego jeszcze nie próbowałam, więc jestem tego bardzo ciekawa. Dzieciaki jeszcze będą miały w razie czego zupę pomidorową albo rosół na poniedziałek, więc ja już mogę poeksperymentować. Mam jeszcze w zapasie to risotto, kaszotto z kurkami i dodatkowo to kaszotto z podgrzybkami. Także te wszystkie zapasy mam zamiar w najbliższym półtora tygodnia wykorzystać. W międzyczasie jeszcze gdzieś wplotę na pewno tortille. Będą kluski z serem dla Xaverego, a dla nas wszystkich tortille, bo kupiłam takie mega duże placki. To tortille, takie wielgaśne. Placki. Dla porównania to są te z Lidla, więc placek plackowi nierówny, widzicie? Więc tak, bo kupowałam na Allegro sosy, nie sosy, tylko keczupy Fonexa, bo nam mega smakują te keczupy i że my u nas są one tylko w Selgrosie w Lublinie, nie ma ich nigdzie w Łęcznej, więc, a były kiedyś w Biedronce i ja raz kupiłam. No i że do Lublina, do Selgrosa nam nie za bardzo po drodze, to stwierdziłam, że zamówię na Allegro. Nie dość, że taniej, kupiłam 3 i jeszcze właśnie dobrałam tą tortillę wielką. Za tą tortillę zapłaciłam 18 albo 12 zł, a tu jest chyba 18 placków takich ogromnych. Więc jestem mega ciekawa, jak to będzie ogólnie smakowało. Muszę sprawdzić ziemniaczki. O, ziemniaczki już i te, ok. Także zaraz się do Was odezwę. Dobra, ziemniaki już odcedziłam, teraz tylko muszę wysygnąć. Część ziemniaków będzie właśnie do ryby, ale już ugotowałam, bo będziemy je podsmażać sobie na patelni w ziołach prowansalskich, a część pójdą właśnie do sałatki. Więc jak zrobię sałatkę na wieczór, to Wam jeszcze dam znać, bo zobaczymy jeszcze, muszę dodać tego ogórka. Chociaż ja pewnie sałatkę jeszcze zdążę zrobić, zanim wyjdę. Pokroić zdążę na pewno. Nie, to wieczorem Wam dam znać, jak ta sałatka będzie się ogólnie sprawowała. Więc tak, tyle by było z takich moich kulinarnych rzeczy. Mam nadzieję, że coś tam sobie podchwycicie, chociaż to raczej będziecie musieli pewnie polecieć i gdzieś tam coś kupić. Mówię, ja już tych zapasów mam naprawdę sporo i stwierdziłam, że w tym tygodniu do Lidla nie jadę, dopóki nie wyjem tego wszystkiego. Mam jeszcze sporo kaszy, sporo ryżu, muszę troszeczkę przejść na tą inną stronę i Wam pokażę moje ostatnie zamówienie. Mówiłam Wam, że przyszła mi wczoraj paczka z La Rosée. Ja o tym sklepie wcześniej nie słyszałam. Nigdy w życiu nic tam nie kupowałam. Trafiłam tam za pośrednictwem kanału Magdy Skin Therapy 22.
I właśnie ona tam miała dodatkowo pod filmem kod rabatowy do tego sklepu, a to był sklep, w którym akurat tonik Sensumare był w promocji i już na trzech różnych kanałach widziałam polecenie jednego kremu z filtrem. U mnie krem z filtrem jest potrzebny i ja widziałam testy tego kremu, więc on nie bieli. Więc tak, zaczynamy od początku. Oczywiście to, co zamówiłam, dlaczego głównie zrobiłam zamówienie, to był tonik Sensumare, 200 ml. Zapłaciłam za niego 50 zł i 19 groszy. 50 zł i 15 groszy, tyle zapłaciłam. Drugą rzeczą, jaką zakupiłam, oczywiście no to już się na temat tego toniku wypowiadać nie będę. Mi już końcóweczka została, może gdzieś z tyle mam w starym, więc trafi on do Denka wkrótce. Chociaż myślę, że zanim trafi do Denka, to już Wam Denko jedno nagram. Mam nadzieję, że jeszcze zaraz to zrobię, ale tu są 24 aktywne składniki. Dla mnie to jest po prostu najlepszy tonik, jaki się do tej pory pojawił, gdziekolwiek. No w ogóle marka na mnie robi przeogromne wrażenie. Chciałam sobie z tego zamówić serum, ale trochę mi szkoda kasy, bo tamto serum, które wygrałam na e-kobiece, starczyło mi na miesiąc czasu i no tak naprawdę miesiąc czasu i 130 zł. No dla mnie są to jeszcze pieniądze takie, których nie wydałabym na kosmetyk. Nie bynajmniej tak, bo mi się skończył, to sobie dokupię. Może na urodziny poproszę męża, żeby mi kupił, albo na święta, ale na pewno nie tak bez okazji. Chociaż już raz go spróbowałam, chętnie bym potestowała coś innego, ale to w mojej taletce już będzie raczej zawsze. Chociaż jest jeszcze jeden, który bym chciała wytestować. Kolejną rzeczą, dla której się skusiłam, to jest to, i to jest serum. Mi się skończyło ogólnie serum. Od kilku dni nie używam żadnego serum. I tu jest Alba. To jest serum z truflami w formie mgiełki. Serum tonizuje, nawilża skórę. Jednocześnie serum zawiera naturalne składniki, ekstrakt z białej trufli, nasiona słonecznika i oleje z awokado. Zapewnia silne nawilżenie i odżywienie. Chroni skórę przed utratą wilgoci. Zawiera lizat, coś tam, nie doczytam, bo to jest strasznie drobny maczek, ekstrakt z nasion chia, adenozynę i niacynamid, aby, Boże, jakie to są drobne, ja już mam chyba problem z wzrokiem, naładować skórę przeciwutleniaczami, a także rozjaśnić kolory. Ogólnie to prawdopodobnie wyrównuje świetnie kolory, nadaje się genialnie do skóry z przebarwieniami. I to mnie głównie skusiło do kupienia. To jest 50 ml. I to z kodem Skintherapy kupiłam za 75 zł. Ja wcześniej miałam jakieś tam z Bielendy serum i różne inne. I wszystkie praktycznie miały albo 15, albo 30 ml. No i kosztowały w granicach 40 zł. Więc uważam, że 75 zł za 50 ml. To nie jest tak strasznie dużo, bo on w regularnej, on był w ogóle w promocji, bo on kosztuje coś około 90 zł. Także uważam, że nie jest to aż tak strasznie dużo, chociaż ja się głęboko wahałam, czy go kupić, no bo jednak szkoda mi było trochę kasy. Ale mówię, skoro ma mi wystarczyć na dwa razy dłużej, to zaryzykowałam. Najwyżej więcej po niego nie sięgnę. Dla mnie, ja się nie sugeruję już nigdy więcej czymś takim, że nie wiem, cena idzie za jakością, bo ja już się przejechałam na marce Cliff, która jest droga. I dla mnie jest nieadekwatna do tej ceny. Już Wam pokazuję, rozpakowałam, bo to było mocno zaklejone. Wygląda to tak. Trzeba to wstrząsnąć, bo jest taka lekko oleista konsystencja na górze. No i Made in Korea. Zobaczymy. Ogólnie kosmetyki tej marki są potwornie drogie. Dla mnie to już jest półka po prostu poza moim zasięgiem na chwilę obecną. Także to jest najdroższa rzecz, jaką zakupiłam. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest krem z filtrem Aloe Smoothing Sun Cream Cosrx SPF 50 plus PA. I tu mamy krem nawilża, łagodzi, jednocześnie zapewniając solidną ochronę UVA i UVB dzięki zawartości aloesu, co mnie właśnie głównie skłoniło do tego, czyli 50 plus SPF i aloes. On jest głównie oparty na aloesie. Świetnie nadaje się pod makijaż, nie bieli, więc to też Wam pokażę na filmie. To chyba dostała też albo zakupiła Karolina Myśliwiec. Nie, dostała to od chyba sklepu kobieca Karolina Myśliwiec. I ogólnie o tym kremie właśnie mówię. Jego widziałam już na trzech różnych kanałach. Dziewczyny są zachwycone. Na Skintherapy też było. Magda zachwalała, Karolina zachwalała i jeszcze jeden kanał, nie pamiętam jaki.
gdzie właśnie dziewczyny zachwalały strasznie ten krem. Więc bardzo fajnie, dodatkowo od sklepu, wszystko zakupowałam na sklepie La Rose, dostałam dwie takie saszetki i to jest intensywnie nawilżający krem, bardzo się cieszę. Uwielbiam takie testy, więc bardzo chętnie wytestuję, tym bardziej, że kosmetyki, jakie ta strona ma, ten sklep ma na swojej stronie, są mi kompletnie nieznane, więc bardzo chętnie wytestuję. Dostałam również taki krem pod oczy, nie wiem, czy Wam to coś powie, dla mnie jest to totalna nowość, nie wiem, jaki... widzę tylko, że jest A-krem, więc wiem, że to jest krem pod oczy. I dostałam jeszcze coś takiego i to jest jakiś różowy... też chyba krem, ale to jest do twarzy. Primer krem. Nie wiem, cokolwiek to jest, obstawiam, wejdę na stronę i sprawdzę. Także takie cztery gratisiki dostałam, próbki. Ja uwielbiam ogólnie próbki. Bardzo mnie cieszy, jak mi właśnie dorzucają jakieś próbeczki, bo ja sobie wtedy mogę zobaczyć, czy ten krem mi odpowiada, czy mnie po nim nie wypryszczy. Także ja mówię, z próbek jestem zawsze zadowolona. I takie oto moje całe zakupy na sklepie La Roche. Takie oto moje dzisiejsze gotowanie, taki to mój dzisiaj dzień. Już teraz z Wami kończę to wszystko, może na wieczór Wam tylko nagram jeszcze samą sałatkę, jak ją dokończę robić, dlatego że mamy 12:21, jeszcze muszę porobić troszkę zdjęć. W kuchni już prawie wszystko skończyłam, co miałam do zrobienia. Muszę jeszcze wyjść z Azji na spacer, dokończyć resztę obiadu i zbierać się do pracy na popołudnie. Także do zobaczenia, trzymajcie się, do później, później się jeszcze odezwę. No i sałatkę już, kochani, zrobiłam. Powiem szczerze, dam jej szansę, niech się przegryzie. Troszeczkę intensywnie czuć bób z ziemniakami, z czego wydaje się ona taka ciężka. No i to curry, ta przyprawa kompletnie mi tu nie pasuje. Żałuję, że ją dodałam. Moim zdaniem jest zbyt intensywna, ale zobaczymy. Może na wieczór idzie na razie do lodówki, przegryzie się. Tak wygląda finalnie, tak samo wyglądało na kanale Zdrowe Nawyki, także mam nadzieję, że będzie ok. Szynka już też mi się zrobiła, teraz w piekarniku jest rybka, pół godzinki i tyle mojego gotowania, zbieram się do pracy. Także już teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia, buziaczki, dużo słońca, pa!